Opowiem Ci historię, bardzo zabawną historię, która przydarzyła się pewnego razu moim rodzicom. Któregoś razu musieli wyjechać z domu, nie wiem, czy na zakupy, czy musieli coś załatwić w mieście. I moja mama bardzo się skupiła na tym, żeby wszystkie drzwi były zamknięte, okna zamknięte, bo wyjeżdżają na dłuższy czas z domu. I oczywiście, kiedy już była na miejscu, załatwiając te sprawy, które miała załatwić, była bardzo spokojna, bo mówi, sprawdziłam dwa razy, że zamknęłam wszystkie drzwi, że dom jest bezpieczny. I kiedy wrócili do domu, podjeżdżają już pod dom i widzą, że garaż był otwarty na oścież. I to jest taka zabawna historia, o której ja często myślę w ten sposób, że często próbujemy sami zadbać o nasze bezpieczeństwo, sami szukamy takiej pewności w nas samych, że my musimy o wszystko zadbać, my musimy wszystko sami zrobić i tak dalej, ale to tak naprawdę Pan Bóg jest tym, który o nas dba i który nad nami czuwa. Więc dla mnie ta historia jest takim znakiem na to, że Pan Bóg jest nad nami i Pan Bóg czuwa, jeśli my może czasem myślimy, że jeśli ja nie zrobię wszystkiego, co w mojej mocy i tak dalej, jeśli ja nie stanę na głowie, żeby wszystko załatwić, to nic z tego nie wyjdzie. Ale to nieprawda. Bo jeśli Pan Bóg chce, żebyś załatwił jakąś sprawę, żeby wypełniła się taka czy inna rzecz, to On się tym zajmie. I jeśli Ty masz ufność w to, że On będzie nad Tobą czuwał, nawet jeśli zapomnisz zamknąć drzwi od garażu, nic się nie stanie, bo jeśli masz ufność w tym, że on jest, że On czuwa i że On zadba o wszystko, to tak naprawdę nic się nie stanie. Więc miej tę ufność, że Pan Bóg czuwa nad Tobą też i jeśli Go o to poprosisz, jeśli będziesz Mu ufał, to On zawsze będzie z Tobą. Witajcie. Dzisiaj opowiem Wam o pewnym Bożym przypadku, który przeżyła moja mama. Moja mama bardzo często przeżywa, że jest daleko ode mnie, że nie zawsze może do mnie zadzwonić, że musi odczekać pewien konkretny okres czasu, żeby móc się ze mną porozumieć. Wiadomo, życie zakonne wymaga życia w pewnej konkretnej regule. Wiadomo, a serce chciałoby więcej. Pewnie, że tak. Pewnego dnia moja mama obudziła się z ogromną tęsknotą, z takim dużym pragnieniem, żeby mnie usłyszeć, żeby mnie zobaczyć. Jak to mama, nie? Czasem przeżywa różne rzeczy i chciałaby mieć swoje dzieci bliżej. I tego dnia, tego poranka mówi, kurczę, no jeszcze tak daleko do naszej rozmowy, jeszcze nie mogę zadzwonić do mojej córki, no nic, no to sobie włączę Boże przypadki, to chociaż może troszkę moje serce się uspokoi. I włączyła Boże przypadki, włączyła mnie, zaczęła słuchać i mówi, no dobrze, no coś już się zmienia, serce zaczęło odpoczywać i w tym momencie dzwoni telefon. Wyświetla się jej mój numer wspólnotowy, nie? Numer sióstr. Mówi, o, ale w ogóle nie zarejestrowała. Mówi, słucham, cześć mamo, to ja, co tam? Kto? Kto mówi? Nie mogła uwierzyć, że Pan Jezus spełnił jej pragnienie. Że wtedy, kiedy potrzebowała, kiedy czuła ogromną tęsknotę, właśnie wtedy Pan Bóg sprawił, że musiałam zadzwonić do mojej mamy, żeby załatwić konkretną sprawę, poprosić ją o konkretną przysługę. I serce mojej mamy dopiero wtedy bardzo mocno odpoczęło. I moja mama była ogromnie wdzięczna Panu Bogu. I to pomogło jej zaufać jeszcze bardziej, zaufać, że Pan Bóg troszczy się o wszystko, że Pan Bóg zaskakuje i że Pan Bóg jest w stanie uspokoić zatroskane serce, tęskniące serce, smutne serce, tym, co On daje. Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć taką historię, która przydarzyła się nam siostrom, kiedy jechałyśmy do Polski na misję, żeby dać ćwiczenia, żeby dawać ćwiczenia, żeby spotykać się z naszymi świeckimi, żeby spotykać się z tymi osobami, które Pan Bóg stawia na naszej drodze w czasie misji. Więc zawsze, kiedy wyjeżdżamy na misję, dostajemy pewne wsparcie finansowe od naszej przełożonej na podróże, na wypadek, gdyby było potrzeba mieć jakieś pieniądze ze sobą. Ale tego dnia, kiedy wyjeżdżałyśmy w dużym pośpiechu, miałyśmy lot bardzo wcześnie rano, trzeba było wcześnie wstać,
Zagapiłyśmy się. Zagapiłyśmy się mimo tego, że przełożona przygotowała dla nas pewną kwotę pieniędzy, my ich nie zabrałyśmy, zapomniałyśmy po prostu. I zdałyśmy sobie z tego sprawę, kiedy byłyśmy już na lotnisku. Było za późno, żeby wrócić, nie było możliwości. Więc zdecydowałyśmy, dobrze, pojedziemy, jedziemy bez pieniędzy. Wylądowałyśmy w Polsce, w Warszawie. Na lotnisku ta rodzina, która nas odebrała, pożyczyła nam pewną kwotę pieniędzy, żebyśmy mogły się poruszać po Warszawie, gdyby była taka potrzeba. I nie byłyśmy specjalnie zakłopotane. Chociaż niektóre z nas odczuwały pewne, nazwijmy to, pewnego rodzaju niezadowolenie, że zaniedbałyśmy jedną z takich kwestii, które są potrzebne na misji. I jak odpowiada na to nasze zakłopotanie Pan Bóg? W ciągu kilku czy kilkunastu dni Pan Bóg podarował nam taką ilość pieniędzy, że skontaktowałyśmy się z przełożoną, aby zapytać, czy możemy wpłacić tą kwotę, wpłacić te pieniądze na konto, ponieważ nie chciałyśmy się poruszać po Polsce, mając przy sobie tak dużą kwotę pieniędzy. Co ja Ci chcę opowiedzieć? Co Ci chcę powiedzieć tak naprawdę przez tą historię? Żebyś się nie martwił kwestiami materialnymi, bo Pan Bóg się o nas troszczy. Pan Bóg się troszczy o najmniejsze potrzeby, bo On nas zna. On wie, czego potrzebujemy. I potrzeby finansowe, potrzeby ekonomiczne, one są wpisane w te potrzeby, dla których Pan Bóg się troszczy, o które Pan Bóg się troszczy. Także nie przejmuj się, bo Pan Bóg jest dużo, dużo większy i jest bardzo troskliwy. Pamiętaj o tym, że Pan Bóg jest bardzo troskliwy.